Cześć! Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak przy programie VCD zakodować w naszych samochodach w klimatroniku zamykanie obiegu zewnętrznego na wewnętrzne automatyczne przy użyciu spryskiwaczy na szybie. Dlaczego się to przyda, jeżeli nie lubicie zapachu płynu do spryskiwaczy, gdy jedziecie samochodem, a spsikacie dopiero szybę? No to jest super rozwiązanie. Jak to kodujemy? Wchodzimy w sterowniki, łączymy się z samochodem, wchodzimy w sterowniki i kanał 8, w sensie kanał, sterownik 8, klimatyzacja. W sterowniku 8, tutaj jest jakiś kod? Nie, nie ma. To w sterowniku 8 bezpośrednio wchodzicie w adaptacja i w adaptacji kanał wpisujecie 38. Wchodzicie i z 0 zmieniacie na 1. Testujecie, zapisujecie, potwierdzacie, gotowe. No i dobra. I co to teraz zmieniło? Teraz jak spsikam sobie przednią szybę, to nie czuję tego zapachu w aucie, nie czuję zapachu spryskiwaczy w aucie. Klimatronik sam zamknął klapkę obiegu, no i ją otworzy po paru sekundach, no dokładnie Wam nie powiem po ilu, bo niestety tego nie piszę, a nie wiem, czy to się da ustawiać, ale ją sam po chwili otwiera i nie czujecie tego zapachu płynu do spryskiwaczy. Jeżeli kogoś to denerwuje ten zapach, no to kodowanie dla Was. Zapraszam też na inne kodowania, które znajdują się tutaj w prawym górnym rogu. No jeżeli macie jakieś pytanka, to piszcie na dole w komentarzach. Trzymajcie się, cześć!